niedzielę w Kołaczkowie odbyły się dożynki powiatu wrzesińskiego gminy Kołaczkowo. Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości z marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Woźniakiem na czele. Rozpoczęto od obrzędu dożynkowego. Panie starosto, panie wójcie, zacni gospodarze, przynosimy wam chleb upieczony z tegorocznych ziaren zbóż. Przyjmijcie go, dzielcie sprawiedliwie. Dziękuję bardzo za ten chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów i obiecuję, że będziemy go dzielić sprawiedliwie, aby nie zabrakło go w żadnym domu. Dzielenie chleba szło opornie. Wójt Kołaczkowa musiał użyć chłopskiej siły. Starostami dożynek byli Donata Wojciechowska z Pyst i Stefan Waszak z Kołaczkowa. Zapytaliśmy o to, czy warto świętować i o plony w sadach. Myślę, że należy świętować. No, żniwa są niedokończone, ale na pewno je dokończymy. No, niektórzy będą na pewno mieli stratę, bo nie wszystko da się zebrać w tym roku, jednakże uważam, że jest co świętować. Nie mamy tegoroczne zbiory. Zdecydowanie średnio. Mogłoby być lepiej. Gdyby nie przeszkodził grat, który spadł, byłoby wszystko w porządku. Rolnicy z Kołaczkowa planowali bojkot dożynek, jednak nic z tego nie wyszło. Wójt Wojciech Majszak mówi o przeddożynkowych kontrowersjach. Jedni byli za dożynkami, bo taka jest polska tradycja, żeby podziękować Bogu, ale równocześnie ustaliliśmy z proboszczem, że to będzie msza dziękczynno-błagalna. I tak jak dzisiaj słyszałem, że te dożynki być może mogły się odbyć wcześniej i to byłby moment przełomowy dla tych, co jeszcze nie sprzątnęli i być może od dzisiaj się to zmieni i będzie można dokończyć te żniwa. W trakcie święta plonów starosta wrzesiński Dionizy Jaśniewicz przedstawił plan reformy systemu melioracji w powiecie. Najtrudniejsze będzie zmiana mentalności. Ludzie się przyzwyczajają do pewnych rozwiązań i mimo, że one im dokuczają, nie służą, ale jakby prawo inercji pokazuje, że tkwi się w pewnych strukturach, które w moim przekonaniu są dzisiaj już niezdolne do tego, żeby skutecznie te problemy rozwiązywać. Dlatego zaproponujemy nową organizację, głównie spółek wodnych, mianowicie przez wystąpienie ze Związku Spółek Wodnych, który skupia w tej chwili wszystkie gminy powiatu, ich autonomię w poszczególnych gminach i połączenie spółek wodnych ze spółkami komunalnymi. Ma to ten walor, że spółki komunalne dzisiaj wykonują szereg zadań gospodarki wodnej i ściekowej na terenie gmin, posiadają odpowiedni sprzęt i posiadają pewną administrację. Czyli ta sama administracja jest w stanie dzisiaj obsłużyć sprawy związane głównie ze ściągalnością składek, tym bardziej, że pobiera opłaty za wodę i ścieki i myślę, że jest wystarczająco przygotowana do tego, żeby tę rolę spełnić. Natomiast cała siła i środki wszystkie powinny być skierowane, zarówno sprzęt, którym dysponuje gospodarka komunalna, jak i sprzęt wynajmowany. Natomiast jeżeli mówimy o środki, to mówimy o środkach ze składek pochodzących, dotacji poszczególnych gmin czy powiatu i pozyskiwaniu środków zewnętrznych. I jeżeli to wszystko połączymy razem w jedną całość, jestem przekonany, że jesteśmy w stanie o wiele skuteczniej tę rolę spełniać. Marszałek województwa też sporo obiecał rolnikom z Kołaczkowa. Kanał nie był modernizowany od lat i będzie modernizowany, proszę Państwa, w przyszłym roku. To już udało się uzgodnić. Dokumentacja w pierwszej części roku, prace w drugiej części przyszłego roku. Kanał Kołaczkowski, wartość około 5 milionów złotych, zostanie udrożniony. Ale... Dożynki to również czas na nagrody i wyróżnienia. Marszałek odznaczył zasłużonych rolników, z kolei starosta wyróżnił lokalnych liderów. Laur starosty otrzymał ziemię Wdzięczkowski, szef wrzesińskiego ośrodka doradztwa rolniczego. Zapytaliśmy go o to, czy jest zaskoczony nagrodą. Tak średnio. Były przecieki? Były. Nie tyle są plony gorsze, co
jakość jest bardzo zła i na przykład tylko 5% pszenicy spełnia wymogi jakościowe i ta pszenica sprzedawana jest jako paszowa. Chociaż ceny w tym roku są wyższe niż w roku ubiegłym, ale część zboża w ogóle nie będzie wykorzystana. Jeszcze 10%, tak się liczy, zbóż nie jest w ogóle zebrany. Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszą wieś. Wygrało Bożykowo. Sołtyska otrzymała czek na kwotę 2000 zł. Jestem dumna z tego, że mieszkam w Bożykowie, że mamy takich mieszkańców, którzy dbają o tą naszą wieś, że jest z roku na rok coraz piękniejsza. No mam nadzieję, że to zmobilizuje, że będziemy jeszcze bardziej się starać, żeby ta wieś nasza piękniała z roku na rok. Czy udział w tym konkursie poprzedził jakieś przygotowania? Powiem szczerze, że udział w konkursie to było takie spontaniczne. Pani sekretarz pochodzi z Bożykowa i jak podano, że jest konkurs do wsi, ona mówi: Iwona, zgłoś, mówi Bożykowo, a co ci zależy? I tak właściwie ona mi tak zmobilizowała, mówi: właściwie dlaczego nie? Spróbować można. Także cieszę się z tego, że spróbowałam i się udało. Na co zostaną przeznaczone pieniądze, jeśli można zapytać? Powiem szczerze, że nie wiem, skonsultuję to z Radą Sołecką. Mamy wydatków dużo, bo mamy problem ze świetlicą, ale to zależy, co Rada zadecyduje. Sama nie podejmę żadnej decyzji. Gwiazdą wieczoru był zespół Kombi. Ekipa z Kawińskiego zamiast skupić się na graniu, ustroiła fochy. Zespół nie życzył sobie, aby publiczność i media zarejestrowały choćby fragment koncertu. Ochrona szarpała się z publiką, gdy w tłumie zobaczyła aparat czy kamerę. Okazuje się, że najlepszą imprezę można popsuć, bo ktoś czegoś z kimś nie dogadał.